O hej, witam się, bo potem cię nie przywitam. Musiałam przyjechać po jakieś słodkie, nie wiem, ciasto czy coś, bo mamy dzisiaj gości. Ale że Nicoli jest potrzebny długopis ścieralny, a nigdzie indziej pewnie nie kupię, jak w Pepco, mam nadzieję. No więc skoro wejdę do Pepco, to pewnie zrobimy sobie przegląd. Tak, ja dawno tam nie byłam, w ciszy i spokoju, wiecie, bez... Myślałam, że pasy mam. Bez Oskarka, dlatego stwierdziłam, że teraz się odezwę, bo później na pewno się nie odezwę i zapomnę, także zapraszam was na przegląd hall. Nie wiem, czy kupię, czy nie kupię, zobaczymy, mam nadzieję, że... Zobaczymy, także jeśli jesteście ciekawi, co tam Pepco nam szykuje, jakie tam świąteczne ozdoby, jak tam pięknie jest, bo ja tu widzę kwieciarnia naprzeciwko i tam widzę piękne pierniczki i tak dalej, więc zapraszam was, zobaczymy, co tam jest, idziemy. Drzwi się otwierają i wchodzimy do świata świąt. Wszędzie bardzo dużo czerwieni. Trochę wam pokazuję rzeczy dla dzieci, tak wiecie, ciut ciut, żeby i dla dzieci coś można było zobaczyć. Mięciutkie sweterki i takie welurowo-cekinowe bomberki dla dziewczynek. Ten print świąteczny wydaje mi się, że jest co roku, a tutaj piękny zestaw z welurową, bordową marynarką dla małego dżentelmena. No i tutaj wchodzimy w strefę ozdób, bardzo ładna choinka, a te bombki żałuję, że ich nie kupiła. Co prawda plastikowe, ale wyglądają naprawdę na ładne. Znaczy wyglądają, były bardzo ładne. I dziadki do orzechów jeszcze są. Tych wcześniej nie widziałam, może dlatego, że mały za bardzo rozbójnikował, ale bardzo ładne w kolorach srebrnym i bieli, srebra i bieli. Tutaj są zestawy na prezent, można komuś podarować. No i te butelki na mydło bardzo ładne, szklane. W dobrej, naprawdę dobrej cenie. Słoje, olbrzymie słoje. Szkoda, że nie ma miejsca, bo chętnie bym go kupiła. Z taką ceramiczną zawieszką. I domków jest naprawdę bardzo dużo w tym roku. Chyba co roku jest dużo tych domków. One naprawdę też robią klimat. A ten słoik ma dodatkową foremkę metalową do ciasteczek, do pierniczków wycinania. Co bardzo fajnie, bo ona jest bardziej stabilna i ostra. Te słoje na ciasteczka też piękne, naprawdę piękne, bardzo dużo ładnych ozdób jest, chociaż niektóre się powtarzają. Fajne rozwiązanie na filiżanki, które gdzieś postawić możemy na blacie, które mało miejsca zajmują poprzez, że wkładamy jedną w drugą, a tu przypuszczam, że to były miseczki i termofor, których było już bardzo mało. W Pepco nawet możecie znaleźć złote sztuczce. Ciekawe jak jest z użytkowaniem, czy się nie ścierają, czy można je w zmywarce myć. No, nie sprawdzałam na oznaczeniach, ale jak wiecie, możecie dać znać. Słodka miska. Chyba tylko dwie sztuki zostały. Dość spore miseczki ze skrzatem uciekającym. I do tego można dokupić talerzyk, który no fajny jest, fajny, fajny. Ja zawsze później jak montuję podczas nagrywania żałuję, że nie kupiłam niektóre rzeczy. A tutaj mamy spieniacz do mleka lub zaparzacz do kawy czy herbaty. Bardzo ładne. Ja coś takiego mam, mniejszego i używałam przez jakiś czas jako spieniacz do mleka. Naprawdę bardzo fajna opcja. Te podkładki były bardzo, bardzo sztywne, masywne naprawdę i bardzo, bardzo ładne. Są też również filcowe. Podkładek zresztą bardzo, bardzo dużo w Pepco jest. Te ściereczki były bardzo urocze. Więc taki drobny element, a już prowadzi nastrój świąteczny w kuchni. Z
zawieszki do telefonów. To jest chyba jakaś nowość, bo wcześniej nie widziałam ich, może dlatego, że bardzo rzadko teraz jestem, ale fajne. A na te świeczki się nabrałam. Świeczki. Ja myślałam, że to świeczka. A to jest po prostu choinka z plastiku, tak zrobiona, że wydaje się, jakby to była prawdziwa świeczka z wosku. Przed świętami asortyment sklepów jest naprawdę bogaty. Jest tego wszystkiego bardzo dużo. Im bliżej świąt, tym mniej. I już dostaw nie ma. Jeszcze były te dziadki do orzechów, chociaż bardzo mało. To też fajna ozdoba. I te bombki, co prawda plastikowe, ale bardzo ciekawe. Imitacja bombki. Imitacja była z marnego plastiku, naprawdę marnego plastiku zrobiona. Skrzaty to jest obowiązkowa rzecz chyba w każdym sklepie, chociaż ja nie mam żadnego skrzata w swoim domu. A wy macie? Jeśli macie, to pytajcie znów, gdzie kupiliście. Urocze, naprawdę urocze z tym ciasteczkiem. Bardzo ładne. Także polecam, chociaż ja nie kupowałam, bo już mam jeden, ale bardzo ładny. Jeśli szukacie, to w babko nawet super pomysł na prezent. Jest święty Mikołaj. Czy wy wierzycie jeszcze w świętego Mikołaja? Bo ja wierzę. Zostały przeniesione i na początku myślałam, że nie ma żadnego kubka świątecznego, ale zostały przeniesione na koniec sklepu. Bardzo dużo ich i w bardzo dobrych cenach. Większość kubków jest po 10 zł. Do niektórych można dobrać nawet miseczki. Wydaje mi się, że też jest fajny pomysł na prezent mikołajkowy, taki kubek komuś podarować, czy butelkę. Butelkę to raczej taki butelko słoik. Te bombki mają szklane słomki, muszę o tym wspomnieć, i mienią się naprawdę na różne kolory. Co prawda małe są, ale jakże urocze i występują w dwóch kolorach, w tęczowym i w czerwonym, w sam raz na picie drinków z sokiem owocowym i wodą oczywiście. Miseczki śliczne. Tylko szkoda, że okres świąteczny tak krótko trwa. Potem co z tym wszystkim robić? No właśnie. Te szklanki mam wrażenie, że są co roku, tylko w tym roku występują w opcji ze śnieżynką, która w sklepie się mieniła ślicznie, ale na kamerze już tego mieniącego się nie widać. I potrójne kubki. Kubki, naprawdę dużo ich. Kubek w kubku. I wychodzi kubek. W tym roku Pepko postawiło na kolorowe domki, nie całe białe, ale z dodatkiem koloru, czy czerwonego dachu, czy z elementem zielonej choinki. I bardzo ładny kalendarz, taki adwentowy do odliczania świąt. Bardzo naprawdę ładny, ale ja już mam jeden, także no mi już wystarczy. Kolejny dziadek do orzechów, którego możemy sobie pokolorować lub taki. Ta taca jest cudowna, bardzo długa i ma metalowe elementy w dość dobrej cenie na świeczki, czy orzechy, czy deskę serów. Fajna, naprawdę fajna. No nie mogło oczywiście zabraknąć czego? Grincha. Skarpet bardzo gruby z grinchem, z antypoślizgami na stopach. Grinch króluje co roku, widzę. 17 zł dwupak. I sukienka cekinowa, świąteczna czy sylwestrowa. Bardzo, bardzo gruba. Pod spodem ma wszyty materiał, więc nie powinna gryźć. I to jest
gruba sukienka welurowa obszyta granatowymi cekinami. Tutaj tego nie widać, ale to są granatowe, ciemne cekiny, naprawdę gruba. Jeśli macie ciepło w mieszkaniu, to może Wam być w niej bardzo, bardzo gorąco, bo jest naprawdę bardzo długa i kosztuje 70 zł. Mam nadzieję, że tym razem ceny będą bardziej widoczne. Tutaj troszeczkę tylko przechodziłam na dziale z ubraniami, koszulka świąteczna, no i coś dla maluchów, grube, bardzo grube skarpetki, chociaż powiem Wam, że ja za bardzo ich nie polecam, bo one się szybko zsuwają, no i skrzaty już żegnają się. No i nie obyło się bez zakupów, także hol będzie w domu oczywiście. A ja się żegnam, do zobaczenia, pa, pa!